Otwieram obrady 16 sesji Rady Miejskiej w Sztumie. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych. Witam pana burmistrza Leszka Tabora, witam zastępcę Ryszarda Witwajna. Witam radnych powiatowych, radnych powiatowych. Witam również sołtysów, witam dyrektorów szkół, przedszkoli, witam dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Gminy, pracowników Urzędu Miasta i Gminy. Witam wszystkich radnych, przedstawicieli również Młodzieżowej Rady oraz wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Stwierdzam prawomocność obrad dzisiejszej sesji, gdyż na 15 radnych obecnych jest 14. Radni wraz z zawiadomieniem otrzymali porządek dzisiejszej sesji i zgłaszam od razu autopoprawkę. W punkcie 6. 13. Trzynastu radnych, ale obrady są prawomocne. Zgłaszam autopoprawkę. W punkcie 6, podpunkt 11, to chodzi o tę uchwałę 11. Przesuniemy do punktu 6.5, żeby jednak to wcześniej omówić tę sprawę. 6.5 i wszystkie podpunkty punktu 6 odpowiednio zmienimy swój porządek. I jeszcze proszę dopisać podpunkt 12 w tym punkcie 6, jako 12 uchwałę. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w 2016 roku na dofinansowanie projektu poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuła. Czy są jeszcze inne propozycje? Proszę. Ja chciałbym tu w tym przyjętych zmianach zgłosić do początku. Mogę, tak? Tak. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Ale zaraz, czy do porządku, czy są jakieś zmiany? Nie. A to proszę poczekać. Zmiana do porządku. To znaczy, który punkt, co Pan proponuje przesunąć? Ja nie proponuję niczego przesuwać, Panie Przewodniczący, tylko chciałbym zabrać głos w przyjęciu zmian zgłoszonych do porządku. Te, które ja teraz zgłosiłem, tak? Znaczy ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tych zmian. Tak, tylko? Tylko ja w tym punkcie akurat zgodnie z regulaminem, statutem chciałbym zabrać głos. Ale głos w sprawie porządku sesji? Tak, w sprawie porządku. Proszę, ale to nie może być wykład. Nie, no pan zgłasza, że ten i ten punkt przesuniemy. Ja po prostu muszę to przeczytać, no bo to jest konieczne. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, będę czytał szybko. Zgodnie ze statutem Gminy Sztum, paragraf 47, punkt 1, zgłaszam w imieniu radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego Powiśle wniosek natury formalnej. Wniosek dotyczy zdjęcia z porządku obrad 16 sesji Rady Miejskiej punkt 6.11, to jest ten dawny, obecnie będzie to 6.5, o treści odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości. Uzasadnienie. Od 10 grudnia 1991 roku toczy się nieskuteczna batalia o zagospodarowanie wzgórza zamkowego w Sztumie. We wrześniu 2015 roku firma Ital Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Wyborka, złożyła propozycję zawarcia umowy dzierżawy z możliwością późniejszego nabycia zespołu obiektów tego wzgórza. To prawie już ćwierć wieku starań o tak ważny i cenny obiekt dla mieszkańców naszej gminy i jej wizerunku. Radni Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego Powiśle mają poważne wątpliwości co do dzierżawcy wzgórza zamkowego oraz umowy dzierżawy dotyczącej tego obiektu. Pod pojęciem dzierżawcy kryje się pan Andrzejewski i Talpol, spółka z OO, którego kondycja finansowa jest nam nieznana i którego wiarygodność ze względu na wcześniejszą działalność biznesową poddaję w wątpliwość. W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy. Planuje przedstawić projekt działań na rzecz stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej
dla mieszkańców miasta i turystów odwiedzających zespół zamkowy w Szumie. Dzierżawca powinien to już był uczynić, przedstawiając radnym swój projekt, jego finansowanie i czas realizacji. Na co czeka? Czy można by dzierżawić wzgórze zamkowe w ciemno, nie mając gwarancji co do właściwej realizacji tego poważnego i drogiego zamierzenia? Uchwała dotycząca dzierżawy jest bardzo ogólna, przez co jest obarczona ryzykiem. Ryzykiem szczególnie dla naszego miasta. Chcielibyśmy to ryzyko zminimalizować. W uzasadnieniu zaktualizowanego projektu uchwały 6.11, obecnie 6.5, czytamy: zgoda na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieokreślony w drodze bezprzetargowej należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej. Szanowni Radni, jeżeli mamy być odpowiedzialni za podejmowanie trafnych decyzji, to róbmy to bez pośpiechu i po głębokim przemyśleniu wszystkich za i przeciw. Tak zróbmy w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc jest propozycja, żeby punkt poprzednio 6.11, obecnie 6.5, zdjąć z porządku obrad. Muszę to podać, bo proszę pan burmistrza zaśle. Panie przewodniczący, w związku z tym, że ja jestem wnioskodawcą tego projektu uchwały, to chciałbym wyrazić zdziwienie zmiany stanowiska pana radnego, który na komisji poparł projekt uchwały, żeby właśnie w takim trybie zagospodarować, znaczy podjąć wysiłek nad pozyskaniem inwestora. Natomiast chciałbym tutaj do szanownych radnych z Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego zaapelować, ponieważ bardzo dokładnie zapoznałem się z waszym programem wyborczym, w którym startowaliście w wyborach, gdzie jest napisane, że upraszczanie i przyspieszanie procedur związanych z uzyskaniem zgody na nowe inwestycje to jest jeden z najważniejszych punktów waszego programu wyborczego. Więc jak chcecie panowie i panie przyspieszać i upraszczać, jeżeli teraz wnioskujecie o zahamowanie właśnie pracy, którą samorząd może podjąć po to, żeby pozyskać, daj Boże, inwestora. Widzę tu naprawdę sprzeczność i prosiłbym bardzo pana przewodniczącego i radnych, żeby ten porządek punktu dzisiaj podtrzymać, żebyśmy przedyskutowali i zajęli stanowisko, bo jeżeli rada będzie, nie będzie zainteresowana takim trybem postępowania, to po prostu naprawdę jest jeszcze wiele innej pracy, którą mógłbym razem z moimi urzędnikami wykonywać. Tak się zastanawiałem, jak postawić pytanie, ale w takim razie, ponieważ jest taka propozycja, żeby zdjąć z porządku obrad się, więc ja muszę... Jest pani radczyni, to może byśmy panią radczyni... Jak powinienem postawić pytanie? Czy podtrzymać porządek, tak jak już zgłosiłem, czy podać pod głosowanie, żeby zdjąć z porządku? Myślę, że ten drugi wniosek usprawni pracę. Proszę? Myślę, że poddanie pod głosowanie najpierw wniosku o zdjęcie usprawni pracę. Dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie, kto z pań i panów radnych jest za tym, aby z porządku obrad wziąć punkt 6.11 poprzednio brzmiący, a teraz jest 6.5. Proszę o podniesienie ręki. 5. Kto przeciw? Musi być 8. 7, 8. 8, tak. 8, tak. W takim razie stwierdzam, że wniosek został odrzucony i podtrzymujemy porządek obrad, jaki już podany. W takim razie realizujemy porządek obrad dzisiejszej sesji zgodnie z propozycją i naniesionymi przeze mnie zmianami. Przechodzimy do punktu trzeciego. Protokół numer 14 i 15 z 2011 roku złożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych. Radni się zapoznali z treścią, podpisali, uwag nie zgłosili. Czy do protokołu numer 14 2015 roku są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie protokół poddaję pod głosowanie. Numer 14 z 2015. Kto za przyjęcie, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół numer 14 z 2015 roku został zatwierdzony. Jednogłośnie, czyli 13 głosami za. Czy do protokołu numer 15 z
Są jakieś uwagi? Nie widzę. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto za zatwierdzeniem protokołu nr 15 z 2015 roku, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli pani radna Sylwia Monkielewicz, pani sekretarz Daria Mietlewska-Dura, pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej pani Sylwia Mackiewicz i pani kierownik Teresa Wasilewska. Wszystkim solenizantom składam najserdeczniejsze życzenia, dużo, dużo radości, jak najwięcej szczęścia i powodów do radości każdego dnia. I proszę kolegów o wręczenie. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad dzisiejszej sesji. Punkt 4, przepraszam. Poproszę pana burmistrza Leszka Tabora o przedstawienie informacji z działalności międzysesyjnej. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zanim przedstawię informację z działalności w okresie międzysesyjnej, mojej działalności jednostek podległych, chciałbym też państwa poinformować, że Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał nagrodę, wyróżnienie, nagrodę pieniężną dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za wybitne, innowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2015. Chciałbym dzisiaj tu na sesji razem z panem przewodniczącym podziękować pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i wszystkim pracownikom ośrodka za tak wybitne i nowatorskie realizowanie naszej polityki samorządowej dla dobra mieszkańców. Także pani dyrektor, pozwolimy sobie. Do Warszawy i jak przyjedziemy, to na pewno pani dyrektor przedstawi, jakie to były te wybitne, innowatorskie osiągnięcia. Pani dziękuję. Ja tylko jedno słowo chciałam państwu podziękować serdecznie w imieniu swoich pracowników, moich własnych i podziękować za to, że takie osiągnięcie udało mi się uzyskać taką wysoką ocenę ze strony pana ministra. Bez państwa wsparcia i pana burmistrza osobiście nie byłoby to możliwe. Także dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do punktu 5. Szanowni państwo, przedstawię w takim razie informację z działalności, tak jak powiedziałem wcześniej, w okresie międzysesyjnej, ale też mam przyjemność poinformować przy tej okazji, że jest prowadzone takie badanie gmin przez Uniwersytet Warszawski. Gminy podjęło się takiej próby zbadania przyczyn rozwoju społecznego i gospodarczego gmin w Polsce.
według tam różnych kryteriów wybrano 27 gmin w Polsce do takiej pogłębionej analizy naukowej i właśnie wśród tych 27 gmin, które z tych wskaźników, no, że tak powiem, wyskoczyły jako rozwijające się pod względem gospodarczym i społecznym szybko na tle innym, właśnie została również wytypowana nasza gmina. Raport z tych badań pogłębionych ma być przedstawiony w czerwcu roku przyszłego. Także jest to kolejne potwierdzenie, że ta polityka samorządowa gdzieś jest tam na zewnątrz przez różne instytucje dostrzegana, bo wynika to z obiektywnych wskaźników. W tym okresie międzysesyjnym było podejmowanych wiele zarządzeń związanych z wykonaniem budżetu, przesunięciami w budżecie, ale też i z tego powodu, że przychodziły decyzje wojewody pomorskiego o dofinansowaniu różnych zadań zleconych. To były dotacje, to były subwencje, szczególnie te, które dotyczyły oświaty społecznej, ale również i bardzo dużo było związanych z wyborami. Chciałbym też tu poinformować, że między innymi zwiększono środki na dodatki mieszkaniowe i dzięki temu, że w naszej gminie zdecydowaliśmy się na to, żeby ten wskaźnik dotacji, znaczy ten wskaźnik, który jest ze środków naszych własnych, prawda, pani skarbnik, był w maksymalnej wysokości, to otrzymujemy wysokie subwencje rekompensujące nam te wydatki, a które powodują, że mieszkańcy spełniający kryteria dochodowe po prostu więcej otrzymują, wyższe kwoty wydatków mieszkaniowych. Niektóre samorządy obniżają te kryteria, co powoduje, że otrzymują mniej środków z budżetu państwa, a więc i mieszkańcy dodatki mieszkaniowe w mniejszej kwocie otrzymują i muszą więcej z własnej kieszeni zapłacić. Także jest to bardzo korzystny tu per saldo i dla samorządu, i dla mieszkańców wskaźnik, ponieważ no, też to powoduje, że tak mocno nie przerasta zadłużenie z tytułu po prostu czynszu w naszych mieszkaniach komunalnych. Tu mam bardzo szczegółowy wykaz tych wszystkich zarządzeń, jeżeli chodzi o sprawy budżetowe i bardzo proszę radnych, żeby się z tym zapoznali. W referacie inwestycji zamówień publicznych były najważniejsze sprawy to prowadzenie inwestycji oraz zamówienia publiczne. Rozstrzygnięto przetargi na remont drogi płytami Jumbo na terenie sołectwa Parowy. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyły tereny zielone, taka firma z Kwidzyna. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla Zajezierza, Szkuńskiej Wsi i Nowej Wsi. Jest to element przygotowania ewentualnie na pozyskania środków z Unii Europejskiej na taką inwestycję. Wygrała firma Hydroterm z Malborka. Ogłoszono przetargi na dostawę energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego i budynków będących własnością miasta i gminy Sztum. Zadania realizowane to jest modernizacja drugiego etapu, znaczy drugi etap zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Termin zakończenia do 30 listopada. No, na ulicy Wojciechowskiego oraz części ulicy Chopina trwa inwestycja z wielkimi bólami. Niestety w tym przetargu nie udało się wyłonić najlepszego wykonawcy i jest z tego powodu bardzo dużo problemów. Zresztą radnych na komisjach i na sesje i na kolejnych, no, poprzednich sesjach o tym informowałem. Sytuacja nie uległa poprawie, jeżeli chodzi o rzetelność tego wykonawcy. No, męczymy się strasznie. Budowa parkingu w Koniecwaldzie na potrzeby Parku Przemysłowego Sztum. Tu trwają roboty firmy Eldro, która wygrała ten przetarg. W ramach budżetu obywatelskiego modernizacja przystani dla młodych mistrzów przy plaży miejskiej w Sztumie. Zadanie to zaplanowano na okres jesienny, żeby w okresie letnim nie zorganizować funkcjonowania plaży miejskiej. Ta decyzja jest już wykonana czy wykonywana? Inwestycja jest część już wykonana. Zapraszam na spacer. Zapraszamy na spacery na plaży miejskiej. Będzie widać.
dokumentacje projektowe, bo tak jak już informowałem, rozpoczęły się prace nad wykonaniem dokumentacji za jeziora Sztumska-Wieś, Nowa Wieś. Ponadto uzupełnienie dokumentacji projektowej związanej z tą modernizacją budynków użyteczności publicznej wraz z projektem wymiany oświetlenia wewnętrznego, bardzo dużo budynków, bardzo dużo konsultacji. Jest to też element przygotowania do pozyskania środków z Unii Europejskiej na ten cel. Referacje gospodarki komunalnej i bezpieczeństwa, wykonywanie w ramach budżetu obywatelskiego mniejszych czy większych inwestycji, lamp, jakiś poręczy, plac już został wykonany. W każdym razie referat wykonuje te zadania, które należą do jego kompetencji. Złożono wniosek na realizację zadania przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną. To są wszystkie ulice za gimnazjum, czyli za Kiszę, Kwiatowa i te pozostałe. Postaramy się z tego programu rządowego, tak zwanych schetynówek, przebudowy dróg lokalnych. I inwestycja jest warta 4 200 000 zł. Gdybyśmy uzyskali, naprawdę byśmy bardzo dużo pieniędzy zaoszczędzili. Zakończono remonty dróg z wykorzystaniem płyt Jumbo, obecnie trwa odbiór oraz wyliczanie inwestycji. Ten zakres prac został wykonany zgodnie z ustaleniami, jakie dokonaliśmy z sołtysami przed podjęciem wykonania się tego zadania. Wykonano też remont częściowy drogi gminnej Czerni Szpitalna Wieś, to też jest budżet obywatelski. Niwelacja terenu przy cmentarzu komunalnym w Zajezierzu, dokonano naprawy wszystkich niedziałających lamp solarnych w miejscowościach Kośnika, Kamienice, Nowa Wieś. Chciałbym tu radnych poinformować, że niestety są bardzo wysokie koszty remontów i utrzymania tych lamp solarnych i okazuje się, że te technologie w naszym klimacie nie najlepiej się sprawdzają, są niezbyt sprawne i są bardzo awaryjne, no to pewnie jeszcze wynika z tego, że nie doprecyzowano się tych po prostu technologii najwyższej jakości. Musimy się mocno zastanowić, czy po prostu po tych doświadczeniach, czy warto dalej środki z naszego budżetu na tego typu oświetlenie wydawać. Złożyliśmy uwagi do przygotowanego przez Starostwo Powiatowe w Sztumie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego. Jest to bardzo ważna, poważna sprawa, bo od roku 2017 wchodzi nowe przepisy, jeżeli chodzi o organizację transportu publicznego. Jeżeli linie nie będą właśnie w takich programach, te linie komunikacji publicznej zawarte, to wtedy nie będzie można starać się o dotacje z budżetu na dofinansowanie tych linii. To oczywiście spowoduje, że wzrosną ceny biletów. Przedstawiliśmy te linie, które według nas na terenie gminy, które według nas w tym planie transportowym muszą się znaleźć. W budynku OSP w Białej Górze wykonano montaż bramy automatycznej. No i tu było bardzo dużo działań takich typowo administracyjnych związanych, czyli wnioski, sprzedaż alkoholu w detalu, usługi weterynaryjne, gospodarka odpadami, różne postępowania administracyjne związane z usuwaniem drzew i zakrzewi. Chciałem też poinformować, że w wyniku tu współpracy gminy z Zarządem Dróg Wojewódzkich jest remontowana ulica Kasprowicza. Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali ten problem przede wszystkim stanu technicznego chodniku. Ta ulica już jest remontowana, chodniki będą nowe oraz wylany dywanik asfaltowy. Zakończyła się też praca nad dokumentacją modernizacji drogi wojewódzkiej Sztumskie Pole Biała Góra. Był to projekt pilotowany przez starostwo z naszym dofinansowaniem i z Unii Europejskiej. Te prace zostały zakończone. No i teraz jest kwestia, że tak powiem, umieszczenia tego zadania w budżecie województwa pomorskiego i tu na pewno trzeba będzie podjąć wiele różnych działań. W referacie planowania przestrzennego sprzedaż lokali mieszkalnych, no czwarty przetarg na budynek przy ulicy Chopina. Zakończył się powodzeniem, nareszcie odzyskiwania wieczystego użytkowania. Również i z Agencją Nieruchomości Rolnych realizujemy porozumienie, które zostało wydyskutowane i zawarte krok po kroku. Teraz działki pod przepompownię ścieków Koniec Wałdzie i Barlewica. Również już mamy decyzję na piśmie, że
teren dla gminy, ale na potrzeby sołectwa w Barlewiczkach pod boisko sportowe zostanie użyczone na cele budowlane docelowo na własność. Przetargi. Najważniejsze to jest, no, jest ogłoszony i, że tak powiem, ta procedura przetargowa i są ogłoszenia o tym sprzedaż ośrodka wypoczynkowego relaks w Krynicy Morskiej. Także kto jest zainteresowany, to zapraszam do kupna. Nieruchomość przy ulicy Kochanowskiego w Fosfolinie. No to są już mniejsze nieruchomości. Ponadto dużo decyzji związanych właśnie z procedurami budowlanymi, czyli z tym początkiem zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym, decyzje o warunkach zabudowy czy celu publicznego. Również starosta wydał zamienne pozwolenie na przebudowę stadionu miejskiego w Sztumie. To związane było z dostosowaniem parametrów tego stadionu do wymagań obiektu certyfikowanego przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, czyli stadionu lekkoatletycznego certyfikowanego, ale również i piłkarskiego. I dostarczyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystyki korektę właśnie tych dokumentów, które wcześniej złożyliśmy. No i czekamy tutaj na opinię Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz na decyzję o ewentualnym dofinansowaniu. Chciałem też poinformować Państwa, bo wiele pytań było, co tam się dzieje po budynku byłej Biedronki, co tam się buduje naprzeciwko gimnazjum. Jeżeli chodzi o budynek po Biedronce, to mamy informację, że będzie tam market sprzętu gospodarstwa domowego, Media Expert. Natomiast jeżeli chodzi o gimnazjum naprzeciwko, tam rozpoczęła się budowa marketu budowlanego z sieci polskiej Mrówka. To sztumski przedsiębiorca jest w tej sieci i po prostu tam inwestują. Również dzisiaj byłem też w specjalnej strefie ekonomicznej, żeby zarząd strefy wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnej z pozytywną opinią w sprawie objęcia pomocną specjalną strefą ekonomiczną około 14 hektarów przy naszym parku przemysłowym Sztum. Agencja Nieruchomości no, życzy sobie takiego wystąpienia i takiej opinii, żeby ewentualnie wyrazić na to zgodę. Miejsko Gminy Środek Pomocy Społecznej, to już o nagrodzie i wyróżnieniu mówiłem. Natomiast program rewitalizacji dla miasta Sztum to się wiąże z tą uchwałą podatkową, którą dzisiaj komisja opiniowała. No, przedłożyliśmy zarządowi województwa naszą propozycję programu rewitalizacji dla miasta Sztum do roku 2020 i z trzech obszarów, które zostały przez nas wskazane, to musiała być taka dłuższa dyskusja na komisjach, ale poinformuję, trzy obszary, dwa obszary są akceptowane, natomiast jest kurso do trzeciego obszaru, wystąpiłem do marszałka województwa, żeby zweryfikował stanowisko swojego zespołu eksperckiego, ponieważ my widzimy również uzasadnienie, żeby trzeci taki obszar, większy teren naszego miasta, takim programem rewitalizacji został ujęty. Tu jest też wielu projektów, które są dofinansowane albo z Unii Europejskiej, albo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ale również i złożenie wniosku również do już w ramach nowej perspektywy unijnej, mobilnej i aktywny kapitał ludzki w powiatach małopolskim i śląskim. Aktywizacja społeczno-zawodowa, tu staramy się o dedykowany nam 1,5 miliona złotych no, przeznaczony dla mieszkańców gminy, no, tych, którzy są objęci pomocą społeczną. Też mamy dla inne radosne wiadomości, jak na przykład kontrola z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zadań zleconych. Karta Dużej Rodziny, wpływa coraz więcej wniosków. I już mamy wydanych 1051 kart, a więc proszę Państwa, ta decyzja tutaj Rady, żeby obniżyć poziom dofinansowania biletu do kina, nie wpłynęła na zainteresowanie kartą Dużej Rodziny, bo nie tylko kino tam wchodzi w tę ofertę, ale wiele również innych instytucji czy klubów sportowych. Także te obawy, które tu były, po prostu nie znajdują, że tak powiem, na szczęście pokrycia czy w rzeczywistości. Mamy też tutaj Ośrodek Pomocy Społecznej stara się wdrożyć no, nowe instrumenty, że tak powiem, które by spowodowały, że środki przeznaczane dla niektórych podopiecznych nie są marnowane, czyli wdrożenie bonów towarowych dla tych świadczeniobiorców, którzy, no, że tak powiem,
powszechnej wiedzy nie wydają tych pieniędzy na żywność, tylko po prostu na różne inne używki, więc chcemy to w jakiś sposób właśnie tak opanować. Został ogłoszony przetarg na właśnie realizację takich bonów i w wyniku zapytania cenowego sieć sklepów w Krajowszynie po prostu będzie te bony realizować. System teleopieki, czyli tego guzika ratującego życia, przedłużyłem umowę na następny okres i wiele tu jeszcze innych spraw. Jeszcze może ważna, że został ogłoszony konkurs na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Czerninie. On był do tej pory częścią Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, teraz zgodnie z przepisami ma być prowadzony przez stowarzyszenie. Został ogłoszony taki konkurs obecnie. Do 27 listopada czekamy na ofertę. W oświacie też realizacja programu. Ciekawy taki był wyjazd uczniów naszych szkół podstawowych gimnazjów do Kaliningradu w ramach lekcji historycznych. No była to taka dodatkowa nagroda za udział w konkursie wiedzy o zamkach krzyżackich. To wynika z naszego udziału w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki. Dzięki tutaj informacjom pozyskanym przez przedstawiciela gminy, pani Ewy Rupczyńskiej, udało się właśnie taki wyjazd w Kaliningradu zorganizować. Inny taki ważny program profilaktyki, też już Państwu o tym mówiłem, to jest współpraca z Centrum Straży Granicznej w Elblągu oraz stacją sanitarną i epidemiologiczną w Elblągu, czyli stop dopalaczy. Bardzo duże zainteresowanie i w szkołach podstawowych, i w gimnazjach ze strony rodziców, nauczycieli. Wielu uczniów, setki uczniów brało udział w warsztatach i rodzice są bardzo zadowoleni z tak pożytecznej wiedzy, która jest im przekazywana, jak monitorować, jak diagnozować, jak w ogóle orientować się w tych problemach bardzo trudnych. Realizacja rządowego programu Maluch 2015, czyli po prostu w ramach którego przekazano nam dotacje celowo z budżetu państwa w wysokości prawie 200 tysięcy złotych. No i mniejsze programy rządowe, jak Książka Naszych Marzeń, Narodowy Program Czytelnictwa. Też wiele ciekawych w szkołach i przedszkolach wydarzeń i związanych ze Świętem Narodowym, jak chociażby w gimnazjum w Sztumskim. Tradycyjnie już taka wieczornica z okazji odzyskania Święta Niepodległości 10 listopada, ale też było i piąte forum, czwarte forum pomorskiej edukacji, brali udział dyrektorzy naszych szkół i też i spotkania wynikające z nowego rozporządzenia dotyczącego zdrowej żywności w szkołach. Znienacka wprowadzone bez przygotowania, więc teraz wszyscy, tak powiem, się szkolą, co autor ma na myśli, żeby sanepid, nie daj Boże, komuś kary nie wlepił. Ja miałem taką sytuację, że zaprosiłem dzieci do siebie do urzędu i wszyscy się zastanawiali, czy mogę im ciastka postawić. Więc ja powiedziałem, że to nie jest teren szkoły, no więc mam prawo ciastka, że tak powiem, dzieciom, ciastkami dzieci poczęstować, no ale widzimy, jaka to jest skala obaw, prawda, związanych z tym nowym rozporządzeniem. No, dodatkowe jeszcze, proszę Państwa, takie uroczystości to przede wszystkim 60-lecie szkoły numer 2 i 70 lat stuknęło Kubisiowi Puchatkowi. Więc naprawdę piękne, bardzo fajne akademie uroczystości przygotowane przez nauczycieli, pracowników, rodziców, dzieci, w kinoteatrze, ale też i w szkołach były bardzo ciekawe, związane z tym wydarzenia. Także no, na bardzo wysokim poziomie scenizacje przygotowane przez nauczycieli i dzieci, zarówno w wykonaniu przedszkolaków, jak i uczniów szkoły numer 2. Także widać, jak to kino i te warunki, które są tam stworzone, też, tak powiem, podnoszą poziom, czy nawet powiedział, wyruszają pewien poziom tych przedstawień, które są tam pokazywane. Także, proszę Państwa, przedszkolu Kubusia Puchatka, tak jeszcze nawiasem mówiąc, innowacyjny program angielski w czwartki, czyli po prostu nauka angielskiego we wszystkich grupach przedszkolnych. Też spotkałem się z dyrektorami szkół, żeby przedyskutować sprawę zapowiadanych reform, które mogą być prowadzone, związane z likwidacją gimnazjów i cofnięciem reformy sześciolatków.
I muszę powiedzieć, że po tych pierwszych dyskusjach, ale no, wnioski, do których doszliśmy, są no, bardzo takie, bym powiedział, alarmujące, ponieważ zburzy to całą dotychczasową sieć szkół, którą, że tak powiem, w pewnym konsensusie społecznym wypracowaliśmy i z wielkim trudem walkać. Zburzy to też, że tak powiem, warunki, które stworzyliśmy w tych szkołach, dostosowując je do poszczególnych grup wiekowych i realizując też wiele projektów unijnych, bo wyposażenie tych szkół też jest związane z realizacją wielu projektów unijnych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię sześciolatków, to są wyrażane takie obawy, że jednak ze względu na to, że te dzieci bardzo szybko dojrzewają, mimo różnych tam no, zahamowań, pewnych zróżnicowań w różnych grupach wiekowych, to jednak jest to korzystne dla rozwoju, żeby sześciolatki wcześniej były w szkole. Cofnięcie sześciolatków do przedszkoli oznacza cofnięcie trzylatków do przedszkoli, bo po prostu nie ma miejsc i nie będzie tych miejsc. Także naprawdę skutki takich decyzji będą społecznie na tym etapie, tak jak dyskutowaliśmy, że naprawdę chyba nie takie, jak oczekują autorzy tej reformy. W zakresie działalności Referatu Rozwoju Lokalnego trwa praca w Urzędzie Marszałkowskim, a to jest współpraca nad naszym wnioskiem związanym z bioróżnorodnością, którego najważniejszym elementem jest wykonanie ścieżki rowerowej wokół jeziora Zajezierskiego. Czekamy teraz na ocenę formalną, później na ocenę merytoryczną i na końcu na decyzję Zarządu Województwa, czy otrzymamy dofinansowanie. To jest razem z Małgorzatą złożony projekt, my jesteśmy jego liderem. Bardzo trudny projekt, już ta efektywność energetyczna w obiektach użyteczności publicznej. Wiele samorządów, wiele budynków i też już mamy oficjalnie na piśmie stanowisko gminy Nowy Star, że wycofuje się z projektu modernizacji oświetlenia ulicznego, ponieważ po prostu ich fizycznie, znaczy przepraszam, finansowo na to nie stać. Także jeszcze na pewno czeka nas bardzo dużo komplikacji, jeżeli chodzi o przygotowanie tych projektów. 24 spotykamy się wszyscy w Maroku, żeby przedyskutować, na jakim etapie są samorządy, jeżeli chodzi o przygotowanie tego projektu. Też i mamy wstępne analizy i rozpoczęliśmy prace związane z pozyskaniem ewentualnie środków na budowę lub przebudowę dróg lokalnych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. Tam zostały bardzo takie ścisłe i takie bardzo trudne kryteria określone, które trzeba spełnić i ileś tam punktów uzyskać, żeby takie drogi wskazać. I wyszło nam na to, że najwięcej punktów i żeby w ogóle szanse na finansowanie mają drogi, które znajdują się, są drogami dojazdowymi do terenów przemysłowych, na terenie wiejskim i na terenie przemysłowym, więc takie drogi wytypowaliśmy wokół specjalnej strefy ekonomicznej. Na przykład taką jedną z dróg jest droga Kępina-Koniecwo, która od strony wschodniej tą strefę specjalną, przy tej strefie specjalnej przebiega. Musimy też zweryfikować swoje stanowisko i takie pismo przygotowujemy do Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli chodzi o zakres naszego udziału w takim projekcie Wiślana Trasa Rowerowa. Wcześniej informowaliśmy radnych, że nie planowaliśmy, że w Powale Wiślanym ten odcinek prawie 4-kilometrowy trasy przebiegał, ale okazuje się, że wszystkie samorządy wycofują się z przebiegu trasy Powale Wiślane ze względu na bardzo wysokie koszty, że tak powiem, modernizacji tych wałów i jeszcze brak przepisów prawnych, które, że tak powiem, umożliwiają inwestycje na wałach przeciwpowodziowych. Więc tak jak inne samorządy, pójdziemy raczej tą no, lżejszą wersją, czyli oznakowanie trasy istniejącymi drogami wojewódzkimi. Może i dzięki temu Zarząd Województwa poprawi drogę między Białą Górą i Piekłem, po to, żeby no, użytkownicy mogli lepiej jeździć. Także takie są najważniejsze sprawy. No też taka informacja, mały pierwszy grant, to złożył wniosek, znaczy złożyła wielka konfrateria Zacnego Jadła na Piczku i Rękodzieła z siedzibą w Parparach. Teraz w sobotę w Pinie będzie ten projekt realizowany. I chciałbym też poinformować, że zakończył się nasz udział w projekcie no, firmowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, czyli wprowadzenie nowych instrumentów
aktywizujących mieszkańców. Były tu uchwały o inicjatywie lokalnej, o małych grantach. Odbyła się jeszcze taka konferencja w Krakowie, wyjazd studyjny w Starym Sądzie, kończący konferencję. Przedstawiciele naszej gminy, trzy osoby brały udział w tym i przedstawiały też, jak u nas te instrumenty budżetu obywatelskiego, małych inicjatyw są wdrażane i również małych grantów. Tu cały wykaz imprez organizowanych w Tulskim Centrum Kultury. Ich jest tak dużo, że już czasami to kilka jest naraz. Od piwnicy, czyli czarnej sali, poprzez czekoladową, salę kinową. I no najważniejsze to oczywiście 11 listopada. Bardzo liczny udział mieszkańców, różnych organizacji, stowarzyszeń. Naprawdę czuć było taki radosny, niepodległościowy nastrój. I chciałbym też Państwa poinformować, informowałem o tym w czasie wystąpienia przy pomniku Rodła, że razem z Panem Przewodniczącym wystosowaliśmy zaproszenie do Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Andrzeja Dudy na ziemię sztumską w ramach zapowiadanej przez niego wizyty w każdym powiecie. W przyszłym roku obchodzimy 600-lecie miasta, parafii świętej Jany, 800-lecie parafii świętego Michała Archanioła w Postolinie. Chcielibyśmy też nawiązać do dorobku Polaków w tych czasach przedwojennych i pokazać również to, co dzisiejsze pokolenia na ziemi sztumskiej zrobiły. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zabrałem do przodu przedstawienia działalności. Przechodzimy do punktu 5. Zgodnie z porządkiem obrad, proszę Pana Burmistrza o przedłożenie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Sztum w roku szkolnym 2014-2015. Chcę nadmienić, że już w tej chwili do Państwa dotarły te dokumenty na adres. Czyli teraz oni radni odbierają, tak? Proszę Państwa, więc pozwolę sobie przedstawić bardzo ciekawa informacja, jeżeli chodzi o stan realizacji zadań oświatowych w mieście i gminie Sztum. Naprawdę bardzo bym prosił, żeby z tym się zapoznać. No i projekt budżetu na rok 2016. Tak jak mówiłem już radnym na spotkaniach, to jest projekt nie tylko dotyczący roku 2016, ale całej perspektywy pozyskania środków Unii Europejskiej, czyli są to również zapisane projekty, które wiążą się z pozyskaniem środków, czyli zakres inwestycji jest tu bardzo duży. Jest to projekt realistyczny, oby nam się tylko to udało zrealizować. Realizacja też jest uzależniona od tego, czy uda nam się pozyskać dofinansowanie. Jeżeli nie uda nam się pozyskać dofinansowania, będziemy musieli się zamknąć we własnych środkach, więc wtedy oczywiście skala inwestycji będzie mniejsza. Także Panie Przewodniczący, formalności do Pana. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 6. Gdzie mamy do podjęcia 12 uchwał. Jako pierwsza poproszę o zabranie głosu Panią Danutę Wiatrowską i przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Proszę bardzo. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok, podstawa prawna. Rada Miejska w gminie uchwała co następuje, paragraf pierwszy. W budżecie gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 416 518 zł, w tym zmniejsza dochody bieżące o kwotę 77 910 zł, zwiększa dochody majątkowe o kwotę 494 428 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 58 070 900 zł, w tym dochody bieżące 53 810 686 zł, dochody majątkowe 4 260 214 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 671 969 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 66 969 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 605 000 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 64 827 836 zł, w tym wydatki bieżące 54 467 150 zł, wydatki majątkowe 10 360 686 zł. Ustala się deficyt w wysokości 6 756 936 zł, który zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu za ubiegły. Ustala się przychody w kwocie 6 756 936 zł z tytułu nadwyżki budżetu JST za ubiegłych 6 756 936 zł. Dokonuje się przeniesienia dochodów, w tym zmniejszenia o kwotę 1272 zł w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dochody majątkowe, dotacje celowe.